Witam serdecznie. Ze mną jest pan Przemysław Kluciński, promotor firmy Drive Squad. Witam serdecznie. Między innymi jeden z pomysłodawców Pucharu Mini. Można tak powiedzieć, pomysłodawców było dwóch. Ja przyjąłem tą schedę od 4 lat. Pucharu prowadzę, wcześniej startowałem, także teraz jest w moich rękach. Wiemy na pewno to, że wszystkie samochody są równe. Nie jest to tak, jak było kiedyś w Pucharach, które były pod koniec lat 90., czyli tak naprawdę wolna amerykanka, każdy mógł sobie robić co chciał. Tylko te samochody są równe, przygotowane przez waszą firmę. I czy by mógł pan mi trochę o tym powiedzieć? Oczywiście, tak. Rzeczywiście samochody są serwisowane tylko przez nas, czyli gwarantujemy na podstawie umowy, że auto będą w identycznej specyfikacji, będą miały dokładnie tę samą moc i moment obrotowy. Co jest jeszcze bardzo istotne, auta i zawodnicy są doważalne. Tym samym te różnice w czasach i kwalifikacjach potrafią być rzędu nawet tysięcznych. I to wpływa na tą walkę właśnie fair play. I to jest istotne. I tak jak na przykład było wczoraj, że kilku zawodników miało bardzo zbliżony czas do siebie. Zazwyczaj na kwalifikacjach te różnice są takie, że 5-6 zawodników potrafi się zmieścić 0,5 sekundy. Także decyduj umiejętności, to jest ta super przygoda do wnętrza siebie, żeby znaleźć te możliwości, nauczyć innej techniki, doskonalić swój warsztat jazdy, ale nie brutalnością, bo to też rozwiązaliśmy, mamy fajne wewnętrzne porozumienie, że jeżeli zawodnik tutaj, no, nie będzie to race accident, a coś więcej, to wtedy jest zobowiązany do pokrycia szkód też na zawodniku, który jest pokrzywdzony. I tym samym wyeliminowaliśmy absolutnie brutalność w motorsporcie i jeżdżą bardzo czysto, bardzo ładnie, bardzo technicznie. I Puchar jest od 5 lat już w tym mini. 4 lata przez was? 6. To już będzie 6, tak. To już jest czas. Czyli jest kawałek czasu. I dobrze to funkcjonuje, no bo mimo wszystko zawodników jest trochę, no wiadomo, mamy teraz czasy takie, jakie mamy. Jeszcze chciałem tak się zapytać, czy to jest tak, że wszyscy muszą mieć swój samochód, czy mogą go tak samo u was wynająć? Mamy dwie formuły, czyli zawodnik może rzeczywiście zbudować u nas auto, jest jego właścicielem, czy na żadnym evencie ten samochód nie będzie brał udziału, jeżeli on w nim nie startuje, lub jeżeli na przykład nie wie, czy to jest dla niego jeszcze ten motorsport, chciałby też się kropki postawić, lub bardziej mu operator temu anajmu, to też wynajmujemy. Możemy wynająć na jakiś event, na trening, na jedne zawody, lub na cały sezon. Czyli wystarczy tak naprawdę mieć licencję wyścigową, zgłosić się do was i powiedzieć, że nawet chciałoby się rozpocząć swoją przygodę wyścigową i zacząć od właśnie takiego mini. Z licencją też możemy pomóc, mamy takie doświadczenie tutaj w Automobilklubie Wielkopolskim, naprawdę bardzo fajnie to wszystko funkcjonuje, taką licencję można zrobić. A oprócz tego, przez to, że też właśnie, jak wspomniałem wcześniej, byłem zawodnikiem, mamy tutaj bardzo dużo debiutantów, którzy nie mieli do czynienia kompletnie z motorsportem. Naprawdę mamy doświadczenie, jak takie osoby na miękko wprowadzić ten świat, bo to nie jest lot na księżyc, to jest tak naprawdę piękna przygoda, bardzo łatwa i daje ogromną satysfakcję. I jeszcze takie pytanie, nie zajmujecie się tylko wyścigami płaskimi, bo mieliście także epizod w wyścigach górskich. Tak, staramy się rzeczywiście już od 2 lat pojawiać się na Zimanowej. Jest to niesamowita runda wyścigów górskich. Oprócz tego też startujemy w Parburce już regularnie, można powiedzieć, że mamy też projekt Audi. Jeździmy na kole podbiegunowym na lodzie, że robimy różne, no jesteśmy petrochedami. Czyli jednym słowem, jeżeli ktoś ma chęci i trochę środków finansowych i chciałby rozpocząć swoją przygodę z wyścigami, to może do was się zgłosić i wy go pokierujecie. Oczywiście, że tak. Będzie na pewno bardzo dobry krok. Ja tak z tego miejsca tak samo chciałbym panu podziękować za tą karoserię, bo nie tylko jeżdżę, ale pan tak samo, jak to się mówi, bardzo ważne tutaj skrzypce grał. Nie ma problemu. My bardzo dziękujemy za eksponat, a was zapraszamy na krótki przejazd z dzisiejszego wyścigu.
która przekazała nam karoserię Mini do muzeum. Proszę, powiedz mi, jak zaczęła się w ogóle twoja przygoda z wyścigami? Wyścigami samochodowymi zaczęła się tak, że był u mnie na Sylwestra 2 lata temu Patryk Mikiciuk. I Patryk Mikiciuk, gadka szmatka o dupie Maryny, za przeproszeniem. I Patryk powiedział, hej, słuchaj, jakbyś to chciał powiedzieć, to jest taki fajny puchar mini. I poznał mnie z Przemkiem Brucińskim, najlepszym organizatorem na świecie, tutaj organizatorem tego pucharu. No i tak się tak zaczęło, od słowa do słowa. Przyszedłem sobie na jedną rundę gościnną, to było 2 lata temu i bardzo mi się spodobało. I przejechałem parę rund tam, nie cały, ale parę rund w tamtym sezonie, jakby poprzednim. No i złapałem bakcyla, jak się mówi, i już zostałem na stałe. A kilka słów o sezonie 2022, no bo sezon zaczął się ciężko ze względu na wypadek właśnie tego samochodu, którego mamy karoserię. Czy możesz coś tak więcej w ogóle o tym sezonie powiedzieć? No tak, tak, zaczął się ciężko, a akurat z waszej perspektywy nie tak ciężko, bo dostaliście karoserię, tak. Ale z mojej dosyć ciężko, bo na pierwszej rundzie było fatalnie, miałem dużo kontaktów, a na drugim wyścigu, w pierwszej rundzie faktycznie miałem duży kontakt z kolegą Michałem Walczakiem Makowieckim i rozwaliłem kompletnie samochód, no nie zdobyłem żadnych punktów i był to taki niski poziom, niski punkt tego sezonu. No i od tamtej chwili musiałem zbudować samochód na nowo, wrócić, akurat była miesięczna przerwa do dobrze, bo ja musiałem normalnie rehabilitację fizyczną, bo sobie plecy potukłem i tak dalej. No, dużo prędkość tego przebiegu. No dużo, znaczy 118 albo 113 chyba w momencie impaktu, ale no jakby Michał się nie ruszał zupełnie, to było w boku też, w sensie samochód, nie? Jakby, bo to on już w bok jechał, no było paskudnie, mocne uderzenie jednak i mnie, i Michała poturbowało, poszarpało i tak dalej, no nic przyjemnego, nie? Jakby samochód do kasacji, no bo pogięta konstrukcja, etc., więc jakby to był ciężki punkt sezonu, ale to było na szczęście, w nieszczęściu, to była pierwsza runda z 6, druga runda jeszcze też była wolna taka, bo się odnajdowałem, jakby nie miałem w sobie tego, no jakoś tak jeszcze by nie szło, a druga połowa sezonu już mi zaczęło iść, no i tam się pojawiła powtarzalność i tam były 7 wyścigów, to 6 podium ostatnich, no i to wystarczyło, i bardzo mocna ostatnia runda w zeszłym sezonie, no i to wystarczyło, żeby takim silnym spędem o minimalny dystans pokonać konkurentów i wywalczyć tytuł mistrzowski, co jest o tyle fajne z waszej perspektywy. W sumie nie fajne, że był ten wypadek, ale fajne, że jest jakaś kontynuacja, bo ta karoseria, ta płyta, ona była wcześniej używana przez Adama Dębickiego, który zdobył w poprzednim sezonie tytuł mistrzowski, a jeszcze wcześniej przez Jacka Cichowka, który też zdobył tytuł. Więc gdybym ja tamtym samochodem dojechał do końca, a zdobyłem tytuł mistrzowski, no to byłaby to naprawdę legendarna karoseria w Rzmieniakach, to byłyby trzy tytuły tak, pod rząd. Tak, i ta karoseria, z tego co ja wiem, ona od początku istnienia Pucharu jeździła. Tak, znaczy samochód tak, jeździł od początku istnienia Pucharu, także też to jest jakiś tam kawałek historii tego. Totalnie, totalnie. I myślę, że też fajnie, że właśnie jakby no, różne rzeczy mogły te karoserie spotkać, a ta, która ją spotyka, jest chyba najlepszą z całego spektrum, no bo jakby budujecie fajną rzecz, jakby jest to część, oczywiście malutka i zupełnie nieistotna, ale część jakaś wkładowa w część polskiego motorsportu, więc ekstra, że ma drugi dom. I my się bardzo cieszymy i raz jeszcze bardzo dziękujemy za to, że chciałeś się przekazać, no bo tak ona skończyła by nas mówić, a tak naprawdę za te 10-20 lat już na przykład tego pucharu nie będzie, te samochody najprawdopodobniej albo będą jeździć pojedynczo, albo gdzieś przypadną. Tak jest, tak jest. I tak, no tutaj razem z Piotrem Gębińskim no, chcielibyśmy tą historię troszeczkę przedłużyć, no bo już tak naprawdę dopóki ona będzie u nas, to ta historia jej cały czas będzie jakby odnawiana. Też żeśmy ją pokazywali na Nocy Muzeów, kilka osób nawet się zainteresowało i też wyszukiwało jak samego kierowcę, czyli ciebie, i kilka słów o pucharze, także super, no ja jestem... Mam nadzieję, że uda się właśnie tą historię przede wszystkim ocalić, bo to jest najważniejsze, bo jak samochód już przestaje jeździć w pucharze, w ogóle puchar się, że tak powiem, kończy, no to te samochody po prostu, jak to się mówi, tracą życie takie swoje wyścigowe, no chyba, że gdzieś tam dalej jeżdżą, ale to się zazwyczaj już rzadko zdarzy. Z przyjemnością przy okazji odwiedzę was i zobaczę, jak to stoi, jak to wygląda, no a z mojej strony również dziękuję, bo dzięki takim pasjonatom jak wy ten motorsport się troszeczkę przedłuża, rozszerza, rozlewa i jest go troszkę więcej, a wszyscy chcemy, żeby było go jak najwięcej. Wszyscy mamy benzynę we krwi. Otóż to. Bardzo jeszcze raz.